Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak tam u Was przygotowania świąteczne? Macie już ozdoby w domu? Ubraliście choinkę? Macie kupione prezenty? A ja, odbiegając od tego całego szaleństwa, zapraszam Was dzisiaj na challenge! 24 godziny w kolorze pomarańczowym, zupełnie jak moja koszulka. Aby stylizacja była bardziej świąteczna, dorzucam dzisiaj obowiązkowo kolczyki. Będą to takie choineczki. No i zaczynamy dzisiejszy challenge aż z 5 wyzwaniami. Pierwsze ubranie, no i chyba to mam zaliczone, no bo koszulka jest pomarańczowa, jest jakiś tam dodatek świąteczny. Po drugie, zakupy. Po trzecie, testowanie pomarańczowych słodyczy albo przekąsek. Po czwarte, przydałaby się jakaś pomarańczowa niespodzianka. No i po piąte, oczywiście, moja ukochana Toka Boka. Lecimy zatem na zakupy, a nie ma nic bardziej pomarańczowego w grudniu i w okresie świątecznym jak mandarynki, pomarańcze, nektarynki. To jest coś, co ja uwielbiam. W domu mam tylko jedno mizerne jabłuszko. Więc pędzimy na zakupy. Zerkam za okno i powiem Wam szczerze, że troszeczkę spadło śniegu. Jest troszeczkę mroźno, więc muszę się porządnie ubrać. No i idziemy oczywiście do Biedronki. Wróciłam z moich zakupów, mam pomarańczowe rzeczy, ale na początek muszę Wam powiedzieć, że rany, zmarzłam okrutnie, jest mega zimno na dworzu, ale Biedronka mnie nie zawiodła. Mega się zmęczyłam, bo słuchajcie, ja mieszkam na 4 piętrze i za każdym razem wszystkie zakupy, jeśli nagrywam w mieszkanie, muszę wnieść do góry, a to wcale nie jest takie łatwe, więc pozwólcie, że się napiję. Kupiłam sobie sok pomarańczowy, no bo dzisiejszy challenge pomarańczowy mnie do tego zmusił, a że to jest mój ulubiony soczek, to sprawi, że nie będę czuła się taka zmęczona. Fajny worek, co nie? Tutaj mamy, chciałabym powiedzieć, mandarynki, ale tak naprawdę to są klementynki. Moim zdaniem najbardziej soczyste na całym świecie i dodatkowo w ogóle nie mają pestek. A teraz nieco większy rozmiar. Jak myślicie, co to takiego? Grejpfrut. Czy jesteście na tyle odważni, aby zjeść grejpfruta? Bo one są dosyć gorzkie i zazwyczaj dodaje się tutaj odrobinę cukru, ale tak sobie pomyślałam, że zrobię sobie później fajny sok pomarańczowo-klementynkowo-grejpfrutowy. Niestety Biedronka mnie troszeczkę zawiodła, bo nie znalazłam żadnych pomarańczowych słodyczy, a przecież jednym z punktów dzisiejszego challenge'u jest właśnie test jakichś przekąsek. Jedyną rzeczą, którą udało mi się dostać w sklepie, był Doty Donut. Zobaczcie, taki oto przepiękny, ale pasuje do dzisiejszego challenge'u. Jest taki żółto-pomarańczowy, ma fajną posypkę. Ja już raz go testowałam. On jest chyba o smaku mango. No i ogólnie moja ocena jest taka, że te donaty są mega, mega słodkie, ale ja je lubię zjeść od czasu do czasu. No i mogę powiedzieć, że pomarańczowe śniadanie chyba zaliczone. Jestem już mega najedzona. Co to? Dzwonek do drzwi? Ej, ja się nie spodziewam żadnych gości. No dobra, chyba muszę iść otworzyć drzwi, no i sprawdzić, kto to mnie dzisiaj od rana odwiedza. O rany, zobaczcie, co to takiego. Muszę mówić nieco ciszej, bo jestem już praktycznie na klatce schodowej. Ej, ale tu jest giga prezent i jakaś karteczka. Chyba w tym roku odwiedził mnie nieco szybciej święty Mikołaj. Tylko poczekajcie, co tutaj mamy napisane? Prezent dla Sylwia testuje na 24... na pomarańczowo. Ktoś wiedział, że nagrywam taki challenge i dał mi ten prezencik, ale jak pięknie zapakowany. Ktoś się musiał bardzo nastarać i bardzo napracować, aby to tak pięknie wyglądało. Są nawet urocze kokardki. Tutaj mamy jakieś mikołajki, są też pingwinki. Mikołaj w samolocie, Mikołaj z reniferem, Mikołaj w samochodzie. No dobra, ale jak to zobaczę, co jest w środku. Uwaga, uwaga! To jest coś giga! Jakaś nowość mi się wydaje! Ma 71 cm! O rany! Ja poznaję! To jest Enchantimal!
gigantyczny domek Enchantimals. No i miałam rację. 71 centymetrów! Mnóstwo pomieszczeń dla różnych dziewczyn ze zwierzakami. No i tutaj nasza bohaterka. Jestem w połowie składania. Zostało mi jeszcze mnóstwo elementów. Domek praktycznie już stoi. OMG! Zobaczcie, jaki on jest wielki! Po godzinie składania oficjalnie mogę powiedzieć, że skończyłam. No i tak się prezentuje ten domek. Zobaczcie. W ogóle nie widać końca. 4 piętra prezentują się naprawdę nieźle. Przyszedł tutaj mały lokator, zobaczcie. O, tutaj jest mój kociak Leo. A jedyna rzecz, jaka mi została, to włożenie teraz tych mebli. Bo akcesorii mamy tutaj dosyć sporo. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Jak taka lada, jak taka półka w kształcie kostki. Jest też wygodna kanapa, może ją sobie ustawię z tej strony, do tego lodówka. Koniecznie, najwyżej musi się pojawić łóżko. Z tej strony na podwórku damy taką oto parasolkę i stoliczek. No i zostały mi jeszcze gadżety dla zwierzaczka. Tutaj mamy jakby jakiś koszyczek, chociaż wygląda to też na wanienkę, więc postawię tutaj. A następnie jeszcze jeden stoliczek. Zobaczcie, jest łapka, wiadomo, że to jest dla zwierzaczka, więc postawimy to tutaj. No i skończyłam. Słuchajcie, dajcie mnóstwo lajków, bo złożenie tego zestawu wcale nie było takie łatwe, przez to, że on jest gigantyczny. To co? Czas tu wprowadzić kogoś. Innego zwierzaka, bo mój Leo chyba nie jest zainteresowany. Przed Wami przepiękna Palmer Pomeranian, bo tak ona się właśnie nazywa. Jest wyjątkowa. Wiecie dlaczego? Bo ma długie, lokowane, różowe włosy. A jej zwierzaczek to uroczy psiaczek Pomeranin. Również cały różowy. Położyłam ich od razu tutaj na drugim piętrze, no i od razu ten domek nam się wypełnił. Oczywiście, on jest gigantyczny. I w środku, kochani, możecie włożyć mnóstwo laleczek, mnóstwo zwierzaków z serii Enchantimals. Możecie zmieniać tutaj te mebelki, możecie sami to aranżować, możecie po prostu się bawić do woli. Słuchajcie, czy ja dałam radę? Dostałam gigantyczny prezent, a to był jeden z 5 punktów na dzisiejszym odcinku. No i chyba udało mi się. Domek złożony i prezentuje się ekstra. Czas na chwilę relaksu dla mnie i wypełnienie kolejnego zadania Toka Life World. Pokażę Wam, że w tym świecie również możecie otworzyć pomarańczowe prezenty. Dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu, kochani, czy Wy lubicie grać w Toka Life World. Z racji tego, że jest grudzień, zimowa pora, zbliżają się święta, to musimy się przenieść do specjalnej lokacji. Otóż do tego zaczarowanego, magicznego, zimowego świata, dokładnie na dół, do tego budynku. To jest przepiękny sklepik, ustrojony już świątecznie, a tutaj wchodzę ja, oczywiście ubrana cała na pomarańczowo. Dzień dobry, proszę Pani, słyszałam, że tutaj są jakieś prezenty pomarańczowe do odebrania. Ach tak, zgadza się. Czy to Sylwia testuje? No oczywiście, że ja. Chciałabym je odebrać, te paczki, no i sprawdzić, co się skrywa w środku. Zatem proszę bardzo w tę stronę. O rany, ktoś chyba zwariował. Zobaczcie, ile tutaj jest tych paczuszek. Przepięknie zapakowane. Pomarańczowe z fioletową kokardą. W takim razie my musimy szybko sprawdzić, co skrywa się w środku. Na początek te dwa pudełeczka. Kartka świąteczna, to może sobie odłożę tutaj na ladę. O, tutaj będę odkładać wszystkie rzeczy, które dostałam. A do tego jeszcze truskaweczka. Bierzemy dwa kolejne prezenty. Wieniec świąteczny, jaki piękny. A to? To jest chyba jakiś kosmetyk, ale pasuje idealnie, bo ma kolor pomarańczowy. Nie za dużo tych prezentów, ale lecimy sobie dalej. Cóż my tutaj mamy? Dwa kolejne. Ta-dam! Kula śnieżna! O rany, zobaczcie, gdy nią potrząśniemy, to śnieg tam w środku zaczyna padać. Uwielbiam takie kule śnieżne w klimacie zimowym. Renifer! Też idealny prezent na grudzień. No i słuchajcie, zostały dwa ostatnie prezenty. No już niestety. Zatem sprawdzamy, co jest w środku. Latarenka.
też idealnie przyda się na grudniowe wieczory. A tutaj mamy jeszcze kolejną kartkę. Słuchajcie, mi się to mega podoba, więc pojawiają się serduszka w moich oczach. Jak widzicie, tych prezentów mam tutaj mnóstwo. No i jeżeli Wy chcecie zrobić w Toka Life World pomarańczowy prezent, to zapraszam Was właśnie tutaj, w to miejsce. No dobra, kochani, już kończę, odkładam telefon. No i słuchajcie, zostało mi już na dzisiaj ostatnie zadanie. Jakieś pomarańczowe przekąski. No i teraz mam mały problem. Byłam w Biedronce, nic nie znalazłam. Zaczyna się już wieczór, powoli się robi szaro i buro i tak sobie pomyślałam, że może nagram jakiegoś TikToka, jak robię te pomarańczowe zakupy i wybierzemy się na przykład do Dealsa. Że też ja wcześniej nie pomyślałam, przecież nie ma nic bardziej pomarańczowego niż czekoladki Reese's. I ich jest tak dużo, są przeróżne rodzaje, no i opakowanie jest mega pomarańczowe. Dobra, pędzimy na zakupy. Zobaczcie, jakiego TikToka nagrałam. Jestem na świątecznych zakupach w Deals. Przetestujemy sobie dzisiaj słodycze Reese's. Uwielbiam masło orzechowe, no a wersji Reese's w te święta jest po prostu mnóstwo. Wybiorę kilka rzeczy, no i czekajcie na wielki test. Masło orzechowe i czekolada. Batony, ciasteczka, babeczki. No nie wierzę. Wiecie, co znalazłam? Nawet Reese's w białej czekoladzie. Kupiłam tego dosyć sporo. Będę testować. Już jestem, kochani. Wracam z powrotem i już marzyłam o tym, aby znaleźć się w domu. Jestem mega zmęczona. Ten challenge naprawdę był trudny, ale mam to. Pomarańczowe Reese's, o rany. Powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam masło orzechowe, ale jeśli chodzi o Reese's, to bardzo rzadko je jem, ponieważ one nie są tak wszędzie dostępne. Mam tutaj aż 4 rodzaje. Dobra, zaczniemy sobie od tej paczuszki. Najlepsze jest to, że to już mega orzechowo pachnie. Czuję masło orzechowe, które uwielbiam. Mamy tutaj takiego DJ-a Mikołaja, który ma nawet pomarańczowe Reese's słuchawki i Reese's w oczach. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To są takie miniaturowe jakby babeczki. Mam nadzieję, że będzie tutaj mnóstwo orzechów. No ja przepadłam. Ja to uwielbiam. Będę miała mnóstwo zapasu słodyczy Reese's na święta. No a to masło orzechowe jest przepyszne. Teraz taki zwykły batonik. Oczywiście tutaj jest mnóstwo czekolady i tych orzechów. Wygląda jak Mars? Albo jak Lion? Chyba bardziej jak Lion, z tego co mi się wydaje. Jest nawet bardzo podobny, bo mamy tutaj taki krem, mamy orzechy. Tutaj mniej troszeczkę czuję tego masła orzechowego, chyba przez to, że jest jakieś takie ciągnące się karmel. Wiecie co, dość już mam tej ciemnej czekolady, więc teraz weźmiemy coś z białą czekoladą. To jest również moja wielka miłość. Tradycyjnie, jak Reese's, to mamy tutaj babeczki, tadam, tadam, ale faktycznie są białe, zobaczcie. Takie jakby kokilce. O, to jest całe białe, całe oblane czekoladą. Miałam rację, to jest przepyszne. Jeżeli Wy kochacie te dwa smaki, no to to na pewno również pokochacie. No i takim oto sposobem wypełniłam wszystkie 5 punktów, które były w dzisiejszym odcinku. 24 godziny na pomarańczowo. Minął cały dzień, został mi już tylko wieczór. Jest szaro i buro za oknem. Ja mam w całym mieszkaniu pozapalane światła, więc czeka mnie już teraz tylko noc w jakiejś pomarańczowej piżamce oczywiście, a jutro rano wstaję, no i kolejne świąteczne przygotowania, kolejne świąteczne szaleństwo. Myślę, że znowu ten dzień kolejny zacznę z jakimś challenge'em. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!